Cześć, witajcie. Business Insider. Artykuł napisał Kuni. 15 października, Anno Domini 2024, 8:47. Przeczytajmy sobie tytuł. Tylko najpierw wtrącę swoje 3 grosze. Pamiętajcie, jak mówiłem ostatnio w szorcie, że rozwój AI idzie niebezpiecznie za szybko i nie jest w ogóle niczym kontrolowany, no to teraz zaczęło się. Powiem wam tak, w szorcie kazałem wam obserwować firmy Microsoft, OpenAI i Nvidia. Dlaczego? Bo Microsoft nawiązał partnerską współpracę z OpenAI i Nvidią. Nvidia w OpenAI widzi $1 trylion zysku. Microsoft widzi swój globalny komputer, a OpenAI widzi wór z hajsem. Powiem wam tak, jeżeli sztuczna inteligencja, najnowszy twór OpenAI, czyli AI Q-Star, zostanie wypuszczona na komputery kwantowe i centra danych Microsoftu, czy nawet Bóg wie kogo jak Google, czy innych megakorpo, to ja wam mogę zagwarantować, że ta sztuczna inteligencja za chwilę zacznie żyć własnym życiem i wymknie się całkowicie spod kontroli jakiejkolwiek ludzkiej. Zmieni w ogóle swój kod i człowiek tak naprawdę już nic nie będzie mógł. Skąd to wiem? Mogę wam to powiedzieć, skąd to wiem, bo widzę, co się dzieje. Teraz trwa wyścig, kto ma super technologię, kto ma super komputery, kto ma super AI. Bo ten, kto ma AI i dla kogo ta AI pracuje, ten ma władzę całkowitą nad światem. Więc przez własną głupotę korporacji jak Microsoft, Google, Nvidia, Dell, HP, to po prostu przez głupotę tych korporacji właśnie idziemy w kierunku końca świata. Dlaczego? No bo sztuczna inteligencja to jest coś, nad czym nigdy nie będziemy mieli kontroli. Dlatego, że ta sztuczna inteligencja wykorzysta każdą lukę, żeby nas po prostu powstrzymać, unieszkodliwić, zlikwidować. A dlaczego? Bo może jednocześnie dziesiątki tysięcy problemów rozwiązywać jednocześnie. Człowiek tego nie potrafi. Człowiek potrzebuje do tego setek tysięcy ludzi. A AI może to robić w jednej chwili na wielu płaszczyznach, poziomach. I dlatego ja ostrzegam was jeszcze raz. Jak możecie, blokujcie to gówno, bo naprawdę dojdzie do tragedii, do niesamowitej. Dojdzie do niesamowitej tragedii. Przez głupotę korporacji, bo dla nich liczy się zysk, a nie bezpieczeństwo ludzi. Niestety, taka jest prawda. I mam nadzieję, że się pomylę z tym faktem. Bo jeżeli nie, to rozwój sztucznej inteligencji zakończy istnienie rasy ludzkiej. Dobrze, zaczynamy. Google idzie w atom. Zamawia małe reaktory dla swoich centrów danych. Ostatnio wam mówiłem, że właśnie Microsoft zakupił całą elektrownię atomową Three Mile Island. Wymyślicie, że Google to sobie zostanie w tyle i sobie będzie tak siedział i patrzył? Ale sekcja komentarzy pozostaje wasza. Google zamówiło od Cryos Power 6 do 7 małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dzięki temu, jak pisze Financial Times, cyfrowy gigant stanie się pierwszą firmą technologiczną, która zamówiła tego typu zestawy w celu zapewnienia
niskozapewnienia, niskoemisyjnej energii elektrycznej dla swoich centrów, dla swoich energochłonnych centrów, chciałem powiedzieć centrów danych, centrów danych energochłonnych, i to niesamowicie. No dobrze. Google i Cryos poinformowały, że w zamówieniu reaktorów SMR o łącznej mocy 500 MW, co pomoże energetycznemu startupowi w uruchomieniu pierwszego komercyjnego reaktora do 2030 i kolejnych do 35 roku. Umowa była dla nas kamieniem milowym w naszej 15-letniej podróży w kierunku czystej energii, powiedział cytowany przez Financial Times Michael Trell, dyrektor do spraw energii i klimatu w Google. Uważamy, że energia jądrowa może odegrać ważną rolę, pomagając nam zaspokoić nasze zapotrzebowanie w sposób czysty i przez całą dobę. Właśnie, słowo klucz, przez całą dobę, bo wy sobie nie wyobrażacie, ale takie centra danych przez całą dobę wpierdzielają całe megawaty energii. Więc to, że ty w swoim domu masz laptopa, żarówki energooszczędne, lodówkę, pralkę, zmywarkę, podgrzewacz do wody, kuchenkę mikrofalową, kuchenkę na przykład gazową, elektryczną, indukcyjną, fotowoltaikę, to jest wszystko nic w porównaniu do tego, ile takie centra danych wżerają prądu. Po prostu to są potwory obliczeniowe. Jak podkreśla gazeta, zarówno Google jak i Cryos odmówiły komentarza na temat wartości umowy lub tego, czy Google sfinansuje budowę SMR z góry, czy zapłaci za energię po ich zbudowaniu. Nie dziwię się, czemu odmówiły, bo jakby wyszły pewne rzeczy na jaw, to by ludziom szczęki poopadały pewno. W ubiegłym miesiącu Microsoft, i tu jest słowo klucz, Microsoft ogłosił, że zobowiąże się do zakupu 20-letnich, poczekajcie. A, dobrze. 20-letnich dostaw energii elektrycznej z nieczynnej amerykańskiej elektrowni jądrowej Three Mile Island, o, która leży dziwnie w Pensylwanii. O, w mordę. Constellation Energy ponownie uruchomi ten zakład. Firmy technologiczne są coraz bardziej zainteresowane czystą energią jądrową jako średnioterminowe rozwiązanie zapewnienia niskoemisyjną energię w celu zaspokojenia zapotrzebowania swoich centrów danych w energię. Firma Cryos z siedzibą w Alameda w Kalifornii opracowała reaktor chłodzony stopioną solą fluorkową. W grudniu firma otrzymała od amerykańskiej Komisji Nadzoru Jądrowego pozwolenie na budowę reaktora demonstracyjnego mocy 50 MW w stanie Tennessee. O kur... Jeżeli tam coś się stanie, to będzie cyrk. Było to pierwsze zatwierdzenie nowego typu reaktora w USA od pół wieku. No, to trochę przespali. Departament Energii USA zainwestuje około $300 milionów w projekt
Hermes firmy Krajos. No i dobra, i tu koniec artykułu. Powiem szczerze, obserwujcie, co się dzieje, bo sztuczna inteligencja właśnie zyskała nieskończone źródło energii. Zaraz ktoś powie, co ty pierdolisz, debilu jebany? Jakie nieskończone? Przecież to się wyczerpie. Tak, ale zanim te reaktory staną, sztuczna inteligencja wynajdzie coś o wiele, wiele, wiele lepszego, wydajniejszego i potężniejszego. A tego właśnie, że się boję, że tego będzie można użyć jako broni przeciwko nam. I mam nadzieję, że kurwa się mylę. Pozdrawiam serdecznie.